Jaki jest twój znak zodiaku? Koziorożec. Koziorożec. O, no to też widać. Nie, no ja to rogata jestem człowieku, tak, tak. Koziorożec, okej. Okay. Baleczna, ambitna. Ja bara, ty koziorożec. Zdolna. Pieniądze umiem składać i zarabiać. No i w ogóle wspaniała jednostka. Jaki jest twój największy celebrity crush? Celebrity crush. Jason Momoa, w ogóle bez dwóch zdań, nie mam pytań, człowieku. Jason to jest Jason Momoa. On, oh, Jezus, nawet jak teraz myślę, to zrobiło mi się ciepło, gorąco. Nawet wie o tym mój Margos i mam takie nawet ciche przyzwolenie, że gdyby się zgodził i mogłabym się kiedykolwiek dopuścić do zdrady, to akurat z Jasonem bym mogła. I jest, Jezus, jak ja bym... Kto to jest Jason Momoa? No, Aquaman. Aquaman, okej, dobra, to wiem. Nie, widzę. Trochę wiking, trochę wiking, trochę mięśnia, trochę włosów. Ale no powiedz, że on jest tak kawał bysiora takiego, nie? Że jak dziewczynę, że każda przy nim dziewczyna jest taka drobniutka. Dobra, I love it. Teraz, czy pamiętasz, to jest ciekawe właśnie, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Pamiętam, że przyszedłeś do mnie na mój plan zdjęciowy i się spóźniłeś, więc cię na samym początku dzieliłam. Tak, dokładnie. Byłem spóźniony 15 minut, jechałem w taksóweczce, a Nina już dzwoni. Co jest, Trigger? Gdzie ty jesteś? A ja mówię, no, że no już jadę, będę za 10 minut. Tak, tylko ja lubię, jak ludzie są na czas spóźniony. Ja mówię, tak wiem, ale są tak co 10 minut, są korki. Tak, ale szanujmy się, tak? Ja no na pewno dodałam, szanujmy moich ludzi na planie, którzy tego dnia byli od 7 w pracy i każda ich minuta oznaczała ich nadgodziny, za które im bym nie zapłaciła, bo nie mam na to. To było, to nadgórnie tak było, były koreczki, to nie moja wina, nie tłumacz przepraszam. Się. Pamiętam, tak było, tak. Orąbałam cię, ale widzisz teraz ile miłości, przyjaźni? Tak, moja droga, tak. Nie. Dobra, teraz też masz takie. Jakie jest twoje ulubione przekleństwo? Przeklinasz? Przeklinasz. Dużo mam ulubionych. Tak? No. Ale jedno dawaj. Będziemy pikać? Będziemy pikać, tak? K***a to taki klasyk, ale lubię... O jaj! O jaj! O jaj! To jest okropne, to muszę się wiecie, tego że wyszło, wyszło tak, że ludzie, którzy przeklinają, ponoć w badaniach wychodzi, że są inteligentniejsi. Tak wyszło. To nieprawda jest. Tak. To jakiś głupek jakiś robił te badania. Mi się wydaje, że przeklinamy, jak brakuje nam słów. To właśnie świadczy o tym, że nam brakuje. A ja lubię tak sobie wyraźnie powiedzieć... Nie no wiadomo, tam gdzie pasuje, to trzeba sobie przeklnąć. Dobra, dobra, dawaj następne. Dobra, jaki jest twój ukryty talent? Świetnie gotuję. Jestem wspaniałą gospodynią domową. Zawsze jestem przygotowana na tak zwaną czarną godzinę. Jak przyjdą do mnie goście o niezapowiedzianej porze, to mam 4 paczki makaronu, 3 słoiki pesto, zamrożony kawałek ryby, 4 ukryte czekolady. Muszą być ukryte, bo inaczej zjadł je mój stary. Więc tak, kocham gościć w moim domu, kocham ludziom gotować i robię to nieźle. I słynę z najlepszych racuchów pod słońcem. Czyli następnym razem przychodzę do ciebie na kolację. Zapraszam, bardzo chętnie, lubię gościć. Super. O, czy używasz w ogóle emoji i jakie jest twoje ulubione emoji? Wyżyk. To takie Tak. Okej. Totalnie. Okej. Czego najbardziej się boisz? Samary z ringu. Jezu, ja też. Nie żartuję. Boże. Jak obejrzałam, będąc gimnazjalistką, The Ring, to 7 dni po obejrzeniu tego filmu moi znajomi robili mi jaja i dzwonili na stacjonarny, bo jeszcze wtedy nie było komórek i robili... I w tej nocy miałam paraliż senny. Jak się z niego wybudziłam, to miałam taką porcelanową lalkę w czarnych włosach i ona spadła ze szafy... I ona spadła z szafy i stukła sobie twarz, tę porcelanową i ja do dzisiaj, jak gdzieś leci w pudle The Ring i wychodzi Samara z tej studni, to robię tak i krzyczę tylko Margo, weź tam przełącz. Absolutnie. Samary z ringu boję się najbardziej. Ja też. Nowy odcinek Wystylowani w niedzielę o 22:00 w MTV.